Cześć, tu Ernest! W Fortnite pojawił się nowy błąd, dzięki któremu można zdobyć wina, kiedy gracz wykonujący ten błąd może w tym czasie, nie wiem, zdrzemnąć się. Zanim do tego przejdziemy, to na początek mała uwaga. Fortnite właśnie ogłosiło, że 13 marca wyłączy opcję klasycznej wersji celowania. Każdemu, kto nie wyłączy klasycznej wersji sterowania na padach do 13 marca, ustawienia zostaną przeniesione automatycznie. Z tego co wiem, to ta zmiana zaszła w gorącu kontrowersji na temat auto-aima w klasycznej wersji sterowania. No i to chyba zmiana na plus. A wracając do naprawdę w grze na dzień dzisiejszy, jest kolejny bardzo łatwy sposób na wygraną, odkryty przez Rusiego i Trinixa. Wczoraj, gdy grałem na luzie parę, zdziwiło mnie to, że byłem w stanie powalić obu członków drużyny z jednej drużyny w parach. Coś ewidentnie było nie tak. Dzisiaj dowiedziałem się, że po postawieniu wabika, grze wydaje się, że w naszej drużynie jest ktoś jeszcze przy życiu. Nawet jeśli rozpoczęliście mecz duo bez uzupełniania, możecie się powalić dzięki wabikom. To okazało się być ścieżką do bardzo prostej wygranej. A to ponieważ, jeśli rozpoczniecie mecz duo bez uzupełniania, postawicie wabika, powalicie się i padniecie, Fortnite wtedy uzna wszystkich graczy na polu bitwy jako członków naszej drużyny. To oznacza, że jeśli z takiego meczu nie wyjdziecie, to zaliczy wam się wygrana randomowej pary. Zobaczcie sami, ja tą grę przywinę oczywiście. Tak swoją drogą, to w grze był już kiedyś bardzo podobny błąd do tego, tylko z kartami do odradzania. To był chyba 8 sezon. A wracając, moja w cudzysłowie drużyna wygrała już gierkę. Pora wrócić do lobby i odebrać parasolkę, tak jest. Czy jest za to ban? Za nadużywanie tego? Może tymczasowa kara? Ale tak jest z każdym błędem w Fortnite. Ja do tego nie namawiam. Poza tym na wyspie pewien inny błąd, prawdopodobnie, zdradził nam nadchodzącą zmianę. Pewien użytkownik Reddita udostępnił nagranie, na którym widać, jak modernistyczny domek w przyjemnym parku przełącza się między dwoma różnymi wersjami. To może być albo tak jakby wyciek, albo po prostu błąd. Słuchajcie, każdy obiekt w Fortnite i w wielu innych grach ma swoją wersję w wysokiej jakości, taką jaką widzimy z bliska, oraz wersję w niskiej jakości, której nie mamy zobaczyć z bliska. Niskiej jakości wersje obiektów aktywują się, gdy oddalimy się od danego obiektu. Ma to na celu zaoszczędzić cenne zasoby naszych komputerów. I tak nie widać różnicy z tak daleka. Na tym nagraniu widać dokładny moment, gdy model tego domku przełącza się między tymi dwoma wersjami. Możliwości są dwie. Albo twórcy gry postawili zły model tego domku, albo to jest przyszła wersja tego domku, która aktywuje się za wcześnie. Jak już o zmianach na wyspie mowa, to nie mogę nie wspomnieć o tym. Zobaczcie sami. W podziemnej bazie pod boiskiem w przyjemnym parku na podłodze jest namalowany symbol oznaczający lądowisko dla helikopterów. Żeby to lądowisko miało sens, przydałoby się wpuścić tutaj trochę słońca, a dokładniej otworzyć ją. Ta mała podpowiedź daje nam znać, że w przyjemnym parku coś będzie się działo. Najprawdopodobniej ta oto część tej bazy to sekretny dach, który zostanie otwarty. Nawet lecąc w stronę przyjemnego parku, jeszcze inny błąd graficzny potwierdza to, że miejsce, gdzie ten sekretny właz by był, to sucha trawa. Jakby coś tam miało być innego. Dalej w temacie zmian to odkryto nową sekretną bazę na wyspie startowej. Na początku tego sezonu wspomniałem wam o kryjówce Alter, która skrywa się w tej wieży. Teraz Ego też ma swoją miejscówkę, do której można wejść przez tą małą budkę. W środku znajdziecie mnóstwo sprzętu do szpiegowania i inne rzeczy. To chyba tyle ze zmian na mapie. W temacie wycieków to Spedajcy na swoim Twitterze udostępnił wygląd dwóch przedmiotów w grze, których jeszcze nie ma. Pierwszy przedmiot to walizka, która zostanie wykorzystana w trybie infiltracji. Za zadanie w tym trybie będziemy mieli m.in. skraść te walizki przeciwnej drużynie i zanieść je do swojej bazy. O samym trybie mówiliśmy już wiele razy, ale do tej pory to były tylko linijki tekstu. Co ciekawe, to jest ta sama walizka, która leży na biurku w bazie Ego pod wyspą startową. Spedajcy ujawnił też wygląd plastrów miodu, które mają być nową przekąską. Coś dla Evrona. Przypuszczam, że będą one występowały w piszczącej puszczy. Według plików gry działaniem mają przypominać kokosy, które leczą 5 punktów zdrowia. Ponadto Spedajcy dał znać, że w plikach gry jest wzmianka o podwójnych pistoletach Deadpoola. Jego pistolety zadawałyby 43 punkty obrażeń, mieszcząc w sumie 18 nabojów w magazynkach. Czas przeładowania to niecałe 3 sekundy. Jestem ciekaw, czy to będą jego pistolety z filmów, czyli klasyczne digle. Deadpool używa dokładnie tego oto kalibru, więc w jego magazynku mieści się maksymalnie 7 nabojów. Dwie bronie dają na maksymalnie 16, jeśli liczymy tam nabój w komorze, ale whatever.
Mam nadzieję, że to będą digle. Podwójne pistolety Deadpoola wejdą na pole bitwy pewnie w 9 tygodniu, czyli wtedy, gdy będzie można już odblokować Deadpoola. W plikach gry jest też wzmianka o tak zwanym Misty Bopie, ale nie wiadomo co to jest. Ta tajemnicza broń miałaby nieskończoną ilość zapasowej amunicji i zadawałaby 50 punktów obrażeń. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.